Witam. Dziś zajmiemy się tematem zwiększenia obrotów biegu jałowego w pojazdach z grupy WAG. Przechodzimy do programu MaxEQ oraz łączymy się ze sterownikiem silnika, w którym będziemy dokonywać korekty. Po połączeniu się przechodzimy do zakładki adaptacje. W tym miejscu mamy możliwość wykonania omawianej procedury na dwa sposoby. Klasycznie, czyli poprzez wybór opcji adaptacja oraz wskazanie odpowiedniego kanału. To jednak będzie wymagało od nas znajomości kanału w swoim pojeździe, jak i w niektórych przypadkach będzie konieczne wpisanie kodu dostępu do sterownika poprzez opcję logowanie. Drugą opcją jest przygotowana w programie adaptacja o nazwie regulacja obrotu biegu jałowego. W niej nie trzeba używać żadnych kodów dostępów ani wybierać bloków. Ja w tym filmie przedstawię obydwie te możliwości. Rozpoczniemy od tej nieco trudniejszej, wybierając pozycję adaptacja. W tym oknie wybieramy kanał odpowiadający za regulację obrotu biegu jałowego. Najczęściej jest to kanał drugi, natomiast tak jak wspominałem, może różnić się zależnie od sterownika. Tutaj wyświetlą nam się aktualne obroty oraz pozycja o nazwie wartość. Jest to pozycja, którą musimy zapisać w razie chęci powrotu do naszych ustawień sprzed zmian. Natomiast w oknie nowa wartość zwiększamy naszą liczbę o około 100 jednostek. Tutaj musimy sami wyczuć proporcje i odpowiednio dobrać wartość do naszych docelowych obrotów. Zaznaczam, że nie ma możliwości przekroczenia górnej czy dolnej granicy. W razie gdybyśmy wpisali zbyt dużą wartość, to sterownik po prostu wróci do obrotów z początku naszej konfiguracji. Maksymalna zmiana obrotów biegu jałowego bez ingerencji w mapę silnika stanowi około 10% podstawowej liczby obrotów. Po wpisaniu naszej nowej wartości klikamy zapisz i jak widać sterownik od razu koryguje nasze obroty. Aby móc przedstawić Wam drugi sposób wykonania tej procedury, powrócę do podstawowej wartości obrotów. W celu wprowadzenia zmian bez znajomości kanałów adaptacyjnych należy przejść do zakładki Regulacja obrotów biegu jałowego. Tu, jak wspomniałem, od razu możemy wprowadzić nową wartość. Oczywiście sama procedura jest taka sama jak poprzednio. Podsumowując, mam nadzieję, że przybliżyłem Wam, jak na dwa proste sposoby możemy sobie poradzić z ustawieniem obrotów biegu jałowego. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, zapraszam do udzielania się pod filmem. Pozdrawiam.